Trzy razy do około jednego miejsca. Byłam gruba. A damskiego mamy? Damskiego Józefa. Nie ma damskiego Józefa w ogóle. Co zrobić? Słuchaj, myśmy już w samochodzie nie śpiewały. Nie. No, ja śpiewałam. A ja nie słyszałam. No dobra. Nie wszystkich zebranych, ale specjalnie gorąco i z zachwytem i podziwem rodzinę księdza Mariana Kosińskiego, rodzinę muzykującą, w której skład chodzi ojciec, córki, dwie wnuczki i ciocia Laura. I gościnnie wujek. Wujek Eugeniusz. Proszę bardzo. I jeszcze gościnnie wujek Władysław. O, świetnie. Zaprezentuje nam dzisiaj swój program, który składa się z kolęd i kolęd. Pan ksiądz będzie uprzejmy zapowiedzieć zawsze, co to jest, bo nie mamy do dyspozycji tego programu dzisiejszego wieczoru, ale spodziewamy się, że będzie wspaniały i życzymy, ażeby wszyscy w tej jedności, w tej masie, w jakiej żeśmy się tutaj spotkali, żebyśmy przeżywając, znaczy słuchając, przeżywając, niejako konsumując ten koncept, żebyśmy żyli tą ideą wspólnoty, dobra, w przyszłości dostatku, zadowolenia i pokoju. Jednym z dążeń Macierzy Ziemi Cieszyńskiej jest właśnie, ażeby ludzi scalać na takich zebraniach, na naszych koncertach, tym małym koncercie dzisiaj, na tym jutrzejszym olbrzymim koncercie, żeby ludzie zharmonizowali się, żeby ginęły różnice wyznaniowe, różnice narodowościowe, różnice obyczajowe, a wszyscy, żeby się po prostu pojednali i tej życzliwości wzajemnej, przyjaźni i sympatii jeden dla drugiego żyli. Będzie to piękne osiągnięcie działalności społecznej Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, jak i nas wszystkich poszczególnych gości, którzy tutaj znaleźli się. Oddaję głos księdzu Kosińskiemu, żeby za długo nie zabierać czas. Witamy jak najserdeczniej i życzymy szczęśliwego i zdrowego pobytu w Cieszynie i żebyście jak najczęściej tutaj zaglądali. Proszę bardzo. Drodzy Państwo, cokolwiek powiem, to muszę się mocno skupić, a w tym skupieniu niech nam pomoże ta pierwsza melodia. Bardzo proszę sobie. Thank you.
moi drodzy, jest dla nas nobilitacją. Nie będę się rozwodził, ale tak to odczuwamy. Na początku to trzeba powiedzieć. Witamy was więc, drodzy państwo, na tym naszym koncercie. Była to renesansowa kolęda, którą zaczęliśmy. Tak by się chciało dużo powiedzieć, ale czasem może, żeby nie przedobrzyć, nie przegadać, a my, Polacy, jesteśmy jednak skłonni do gadulstwa. To może ja w tym momencie się wyłączę. Ja proszę moje dziewczyny, które jak widzą, że ojciec się rozgada, to troszeczkę mnie hamują i temperują. I oczywiście wcale się nie obrażam, bo one mają bardziej trzeźwy sposób od mnie, papniaka, na ten temat. Bez przesady. Tak, dobrze. Więc Eugeniusz, będziemy prowadzili tak wspólnie, bo tak na naszych próbach ustaliliśmy sobie, że tak będziemy kolędowali i wspólnie będziemy do was mówili. A więc będzie mówiła Laura, która jest naszym pedagogiem od wielu, wielu lat i współpracuje z nami wiele lat. Nawet już nie będę wyszczególniał ile. Będzie mówił mój przyjaciel, który aż się raza tu przyjechał i nagrywa z nami od 27 lat. Eugeniusz. Zresztą będziemy słyszeli go też i w śpiewie. Eugeniusz, oddaję ci głos. Ja już, żeby nie przedłużać tych słów wstępnych, powiem tylko krótko. W Betlejem słowa Lucyna Jabłońska, muzyka Marian Kosiński, wykona solistka Ela Kosińska. Słowa napisała Lucyna Jabłońska, muzykę oczywiście Marian Kosiński, a wykona ją Ela i Eugeniusz. Noc przyszedł.
Następna pozycja to Moja dawna Wigilia. Będzie to wspomnienie do słów pani Anny Więzik. Muzyka Marian Kosiński, a zaśpiewa duet Małgorzata Wójcik i Madzia Kosińska. Masz to. Dobrze. Uczestniczki tutaj dzisiejszego koncertu. Dzwonki są.
No i to właśnie tak. Zacznijmy od tej nogi stołowej w takim razie. Moi drodzy Państwo, proszę bardzo, zagrajmy ten ładny wstęp. Sankę Bożej Dzieci. Bardzo proszę, żeby to dzieci w tym momencie zaśpiewały. Bardzo proszę serdecznie, ładnie zagrajmy wstęp. Proszę. Szuka gąbczyka.
znajduje śpiewane bardzo pięknie, zarówno te młode damy, jak i panie w wieku młodzieńczym. Oczywiście specjalne podziękowania dla Eugeniusza, dla Władysława, no a jeżeli chodzi o samego księdza, to jesteśmy zauroczeni tą zdolnością we wszystkich możliwych dziedzinach muzyki. W związku z tym serdecznie dziękujemy i chcemy się podzielić z wami takimi małymi podarunkami. Z tym, że na ręce księdza Kosińskiego w podzięce i podziwie dla tego talentu, dla tego, ja bym powiedziała, tego miłośnictwa jakiegoś wielkiego sztuki, muzyki, poezji. Oczywiście, jeśli chodzi o nasze poezje, czyli te kolędy, uważamy, że będą żyły również co najmniej 300 lat. Że dzisiaj, jak gdybyśmy w przyszłość mogli już patrzeć i cieszyć się, prawda, że nasze wnuki, prawnuki, tak to będą, prawda, które będą śpiewały za 300 lat jeszcze te nasze kolędy i na pewno tak pięknie, jak państwo dzisiaj nam tu zaśpiewaliście. Dla księdza Kosińskiego, na ręce księdza, dla całej rodziny muzykującej. Dziękuję. Brawo. Dziewczynek mam dwie piękne bransoletki, ale one będą wręczone jutro na koncercie. Dwie bransoletki bursztynowe. W dniu dzisiejszym chór Mieszany Lutnia wystąpi tylko we wspólnym śpiewie z innymi chórami, które bardzo serdecznie.